Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku, w którym pokażemy Wam, jak wyłowić człowieka, który wypadł za burt. Mamy teraz taką sytuację, że Wiktoria moczy nogi. Niby nic niebezpiecznego, ale zawsze w takiej sytuacji można przypadkiem wypaść. Najgorzej, kiedy jest to październik. Sytuacji zrobić. Co by było, gdyby Wiktoria wypadła za burtem? Alarm, człowiek za burtą. Filip, podaj środki ratunkowe, będziesz okiem. I ustawiam się do powiatru. Jedna długość na szóstej. Człowiek, dwie długości na szóstej. Człowiek, trzy długości na siódmej. Wypadam do bakstanu, lewy fokasz odluzuj. Jest lewy fokasz odluzuj. Do zwrotu przez rufę? Jest do zwrotu przez rufę. Cztery długości na siódmej. Prawy fokasz od wybieraj i lewy fokasz od luzu. Jest lewy fokasz od luzu. Człowiek cztery długości na dziewiątej. Człowiek 4 długości na 11. Człowiek 4 długości na 12. Czyli podejmiesz Wiktorię z prawej burty. Jasne. Jeszcze. Trzymaj to. Odwiążę drabinkę, żeby się łatwiej wchodziło. Człowiek. Dwie długości na 12. Żagle luz. Jest żagle luz. Człowiek jedna długość na 12 po prawej burcie. Człowiek przy dziobie. Człowiek przy śródokręciu. Masz radę wejść? Tak, człowiek podjęty. Udzielić człowiekowi pierwszej pomocy. Dajcie jakiś ręcznik. Herbatkę zrobimy ciepłą. Wszystko będzie dobrze. Prawy pokaż od wybiera i płyniemy dalej. Jest prawy. Idź się, ubierz. Idziemy do portu. Dajcie wielkie brawa dla Wiktorii, ponieważ jest październik. Co jest ważne w tym manewrze? Ważne jest... Żeby uratować Wiktorię. Żeby uratować Wiktorię. To jest najważniejsze. Poza tym, ważne jest, żeby podnieść alarm. Nie zawsze wszyscy siedzą w kokpicie gotowi do akcji. Trzeba podnieść alarm, żeby osoby śpiące w środku wyszły pomagać. Poza tym, oczywiście, komenda rzuć koło. Tak podręcznikowo podaj środki ratunkowe, ale nie wiadomo z kim będziecie pływać, nie wiadomo czy zrozumieją. Rzuć koło jest bardziej pewne. No i na koniec wyznaczenie oka. Wyznaczenie oka jest bardzo ważne. Tutaj pływamy sobie po płaskiej wodzie. Wiki miała pomarańczowy strój, wszystko widać. Natomiast na morzu, jeżeli człowiek zacznie nam ginąć za falą, to praktycznie tracimy szansę, żeby go znaleźć. Stąd osoba, która jest okiem, nie ma innych zadań poza patrzeniem się w miejsce, gdzie ostatnio widziała człowieka i jeżeli głowa wynurzy się na kolejnej fali, wtedy sprawdza, wtedy koryguje i cały czas informuje, gdzie jest oko, w jakiej odległości. Ten manewr został wykonany super poprawnie i niewiele jest do dodania. Patrząc z góry, wygląda to w ten sposób, że niezależnie jakim kursem płyniemy, na jakim kursie wypadnie nam człowiek, skręcamy do pół wiatru. Tu nam wypadł człowiek. I od razu skręcamy do pół wiatru.
odpływamy pół wiatrem. I żagle narysuję. Odpływamy pół wiatrem 3 do 5 długości. To zależy przede wszystkim od siły wiatru i jak szybko płyniemy. Jeżeli mocniej wieje, odpływamy trochę dalej, jak słabiej, trochę bliżej. Odpływamy 3 do 5 długości i odpadamy, żeby zrobić zwrot przez rufę. W tym miejscu robimy zwrot przez rufę. W trakcie zwrotu powinniśmy wytracić na tyle dużo wysokości względem wiatru, że po zwrocie człowieka będziemy mieli na bajdewindzie. Bajdewind jest jedynym poprawnym kursem, na którym możemy podejmować człowieka, ponieważ na bajdewindzie możemy wyregulować prędkość. Tak długo, jak nam to jest potrzebne, płyniemy z żaglami wybranymi. W odpowiednim momencie dajemy żagle luz. I wytracając prędkość, podpływamy do człowieka, bierzemy człowieka powoli z żaglami w łopocie. Nie trzymajcie się kurczowo tego schematu. Może się przydarzyć, że odpłyniecie zbyt ostro i po zwrocie przez rufę okaże się, że macie człowieka na pół wietrze. Co trzeba wtedy zrobić? Trzeba jeszcze zgubić trochę wysokości, odpaść do bakcztagu i zgubić trochę wysokości względem wiatru, potem wyostrzyć i wziąć go w bajdewindzie powoli z żaglami w łopocie. Jeżeli odpłyniemy za blisko i zgubimy za dużo wysokości robiąc zwrot przez rufę i po zwrocie znajdziemy się gdzieś tutaj, czyli człowiek będzie w kącie martwym, to też nie jest koniec świata. Płyniemy, aż człowiek znajdzie się mniej więcej na trawersie. Robimy zwrot przez sztak i podejmujemy go w bajdewindzie powoli z żaglami w łopocie. Bajdewind, powoli i żagle w łopocie to są rzeczy dla nas ważne. Cała reszta, której już niewiele tu widać, to jest schemat, który jeżeli będzie wyuczony, to pomoże Wam w sytuacji stresowej, jaką bez wątpienia jest wypadnięcie człowieka za burtę. A w następnym odcinku... Wiki nie wypada za burtę. A w następnym odcinku pokażemy Wam stawanie w dry. Do zobaczenia. Zobacz inne nasze filmy lub zapisz się na szkolenie żeglarskie na stronie www.lazyjack.pro.